Cześć Wam wszystkim i witam w kolejnym odcinku na kanale 5 na pół. Jestem dzisiaj znowu z Moniką. Cześć! Monikę możecie poznawać z filmu sprzed miesiąca chyba. Tak, na Łynetce. I dzisiaj będziemy nagrywać o amerykańskich Ipsach. Nakupowałam bardzo dużo tego. Pani w sklepie się chyba zastanawiała, o co chodzi. Wielu z Was pytało o to, żebym zrobiła o chipsach. Uważam, że jednak różnice w chipsach między krajami są ciekawe. Są te różnice, bo nawet jak ja jeżdżę do Polski, to czasami się zastanawiam, czemu nie ma tego smaku w Polsce, albo tego smaku nie ma tutaj w Ameryce. Na przykład Doritos robi inne smaki na Polskę i na Stany, chociaż niektóre się chyba przekładają. Chyba jest nacho cheese jest w Polsce? Nie jestem pewna. Dajcie znać w komentarzach i też pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby nie motywować do jedzenia więcej rzeczy dla Was. A jakie chipsy w Polsce Ci smakują? Najbardziej lubię te fromage, ponieważ to mi przypomina sour cream and onion tutaj. To taki śmietankowy smak, ale to nie jest dokładnie to samo. Ja podobnie chyba mam. Mi chyba też najbardziej smakuje znaczy jak myślę o tym, to ten jest ten smak, który mi przyszedł na myśl. Ogólnie jem dużo mniej chipsów w Polsce niż w Stanach, bo chyba jednak z amerykańskimi bardziej wychowałam się na nich i mi bardziej smakują. No tak, ja lubię te smaki, ale tutaj tak już się znudziły chipsy mi, a tobie? Nie mogą się mi znudzić, bo mało mnie tu jest. Więc jak przyjeżdżam, to mam takie... Jak ja przyjeżdżam, to ja od razu kupuję te, bo to jest mój ulubiony smak, to są po prostu najlepsze. Zanim przejdziemy do jedzenia chipsów, ten odcinek jest sponsorowany przez Surfshark. Surfshark jest serwisem, który jest dla mnie bardzo ważny właśnie podczas takich wypraw i wycieczek. Surfshark to serwis VPN, który sprawia, że nie muszę się martwić o prywatność w internecie, ponieważ używając Surfshark, moje dane i informacje zbierane na podstawie moich zachowań w internecie są chronione. Jest to dla mnie wyjątkowo ważne, gdy pracuję w publicznych miejscach z publicznym internetem, jak kawiarnie, hotele czy lotniska. Korzystanie z Surfshark chroni moje dane, ukrywając historię przeglądania, informacje bankowe, hasła do kont i inne informacje przed nieuczciwymi osobami w sieci. Bardzo łatwo się instaluje i używa, wystarczy wejść na aplikację i jednym przyciskiem działa VPN. Na moje hasło FNP, jak 5 na pół, FNP lub link w opisie, możecie skorzystać z 83% zniżki i 3 dodatkowe darmowe miesiące używania VPN-u. Zapraszam! Rozmiary paczek, które można dostać w Stanach, to są o takie indywidualne dla dzieci do szkoły się bierze. Brałeś tak ci do szkoły? Tak. Kupuje się takie paczki po 18, łatwiej się pakuje na lunch dla dzieci do szkoły. Są tu takie trochę mniejsze, na przykład na 2 osoby. To jest już taki, będą goście, ale tylko 5 gości. Jest jeszcze party size, który jest jakby, nie wiem, 2 razy większy od tego, czy tam tak. 1,5 razy. Bo chipsy są popularne na imprezach. Tak. Zaczniemy od tych, bo to już wspominaliśmy. Jeśli oglądaliście jakieś inne moje filmy z jedzeniem, to już widzieliście te, bo po prostu je kocham. Są super, zgadzam się. One są na bazie tortilla chips, czyli na bazie chipsów kukurydzianych. A smak jest cool ranch. Ranch jest... Jaka śmietanka? Tak, to jest dressing. Taki dressing do czego? Do wszystkiego tutaj w Stanach. Do wszystkiego. Ranch, jak mówiłam już wiele razy, jest po prostu najlepszym smakiem na świecie. Jest amerykański najlepszy wynalazek. Kampaj. Yes. To jest po prostu idealny chips. Taki łagodny, nic nie pali. Prawda, nie jest on ostry, ale ma bardzo dużo smaku. Jest taki... wyrazisty, no. I zawsze u nas się w szkole żartowało, kto dostanie chipsa with the most stuff. Pamiętasz to? I co ma bardzo dużo przykład. O, taki na przykład. Zawsze się trafia w worku kilka takich. O, jest. No, to jest taki. Tu, jest tu drugi, jeśli chcesz sobie wygrzebać pod tym chyba. To jest strzał w dziesiątkę. Jackpot. Wkładałeś chipsy w kanapki? Czasami. Te są dobre do kanapek. Szynka, serek i te chipsy. No. Kocham. Może coś ostrego. Takis. One stały się bardzo popularne tak z 5 lat temu, czy 3 lata temu, czy jakoś tak? Teraz ludzie lubią takie ostre smaki. Jak ja byłam za granicą, to pamiętam, że nagle widziałam strasznie dużo memów. Nie wiem, czemu się stały tak popularne, czy wiesz? A, były w piosence. O tak? Która to piosenka? Chyba z tego zaczęły się robić jakieś memy, ale później raperzy zaczęli śpiewać o takis. Takis są takim następcem, powiedziałabym, cheetosów ostrych. Easy open. Liars. It's never easy.
To też jest na podstawie chipsa kukurydzianego. Smak jest ostry chili z limonką. Ostrość jest extreme. Czy to są te najostrzejsze? Chyba nie. Chyba widziałam w sklepie, że są, że zamiast tu z boku było tak tutaj podkreślone, więc zakładam, że tamte są bardziej ostre. No i one są ciekawe, ponieważ one są takie jakby rolled. Taka rurka. To zdrowie. Chodzi ostrość. No. Chodzi ostrość. Jest ostra. Nie, grzeje. Kukurydza tu jest taka też mocniejsza, czuć ją bardziej. Ja nie mogę tak dobrze jeść ostre rzeczy. Tak? Mi smakuje. My w dzieciństwie nie mieliśmy takis. Takis chyba w ogóle są meksykańskie. Oj, też mi weszło. Mm-hmm. To tak siedzi z tyłu gardła. Nagle się pojawia. I na języku tak zostaje. Z tego, co mi się wydaje, to takis chyba przeszło z Meksyku. Znaczy, że teraz są robione w Stanach, ale że to oryginalnie było chyba w Meksyku. I nie mieliśmy to w dzieciństwie. Ja chyba zjem sobie drugi. No, ja też. Smakuje dobrze, ale ostro pali. Mm-hmm. Intensywnie czerwone. Widać już, że palec się robi czerwony. Przyjemna jest ta limonka w kontraście do tego. Jest taka, no rzeczywiście kwaśne i ostre. Ale całą torebkę to chyba bym nie zjadła tego. Nie? Które ci lepiej smakowało? Chyba to bym wybrała. To jest po prostu klasyk. Czyli to jest oryginał. Cheetos, jak ja byłam w podstawówce, to też był taki smak i dalej on jest. Ostry hot Cheetos. I ostatnio, nie wiem kiedy to weszło, w ostatnich 4 latach czy jakoś tak, extra, extra hot. Bo jak Monika mówiła, uwielbiamy ostre rzeczy. No. Ten jest twice as hot. W ogóle Cheetosy są w Polsce. Puffs? Chyba macie w Polsce. Ja wolę te niż te, tak? Tak naprawdę, no. Ja się zgodzę z tobą. Jeśli są nieostre, to wolę te takie puffs. Tak fajnie smakują, a te chrupiące tak nie mają smaku, mi się wydaje. No. Ta twardość, ona jest trochę bolesna, tak. Jeśli nie ma tej ostrego kick, to jest bez sensu sobie szkodzić. No. Te chyba macie w Polsce. A te wyglądają tak. Czy są takie w Polsce? Takie małe i twarde. Jak się mówi po polsku texture? Tekstura? Lubię teksturę tych puffs, tak się rozpuszczają. No, lepsze niż to. Okej, ale te extra hot. U nas w szkole to zawsze były popularne. To jak ktoś przyniósł do klasy hot Cheetos, to każdy chciał prosić o trochę. Proszę. Dobrze. Ale jaki to jest na podstawie czego? Chyba też musi być kukurydza. Cornmeal. Mhm. Mnie zawsze bawi, jak jest taki napis made with real cheese. Niektóre rzeczy są sztuczne. Tak, są mega sztuczne. Weźmy taki czerwony. To próbujemy. To jest dużo ostrzejsze. Tak? Ja miałam powiedzieć, że nie. Nie? Nie, chyba weszło w gardło. Chyba nie. Nie? Bym powiedziała nie. Te chyba mają mniej pudru niż te takis, bo te takis chyba mają też w środku ten puder. Mhm. Mnie bardziej pieczą te. Ale różnica w smaku jest, że tu nie ma żadnej limonki, ale ta ostrość jest jakaś taka satysfakcjonująca, inna niż ta i ona jest mega addictive. Bardzo. Ciąga. Jak zjesz jeden, cierpisz, jesz następny, cierpisz. No. Bo się przyzwyczajasz, to wtedy możesz zjeść tą całą torebkę. Na studiach, na przykład jak sobie wypiliśmy czy na kaca, to jedliśmy bagel z cream cheese i tymi. Mm-hmm. Dowiedziałam się, że moje siostry na studiach tak samo robili. No to są takie bardzo fajne. No. Taki cult favorite, bym powiedziała. Kultowy bardzo, no. Dobre, ostre, pikantne i nie możemy się zdecydować, który jest bardziej. Ja mówię, że ten, a ty mówisz, że ten. Ten. Dobra, co tam dalej? Tutaj w Ameryce bardzo dużo chipsów jest serowych, chyba bo Amerykanie bardzo lubią ser. No. Ze wszystkim. Czyli tu jest cheddar and sour cream. Cheddar and sour cream, tylko inny taki... Inna tekstura. Tekstura. Sam cheddar. Też są white cheddar. Chociaż to jest ostry, to też jest na bazie takim serowym. Ja bardziej lubię te. Ja te, ponieważ ta tekstura taka fajna. Tak samo. Bo to są takie płaskie, zwykłe. Nudne. No. Te są na podstawie ziemniaków. Because when you have ridges, the crunches are crunchier. The dipping strength multiplies and your chips become ruffles. Proszę. Na zdrowie. Łagodny, trochę jak polski fromaż. Polski fromaż ma jakby jakiś taki kick do siebie. Mhm. Nie jest seru chyba. A tu jest tylko taka łagodność. Lubię, że są chrupiące. Ich tekstura jest świetna.
po prostu satysfakcjonująco. Mhm. Te to ja mogę bez problemu całą torebkę zjeść. To jest jeden z tych takich, których często brałam do szkoły. Wiem jeszcze więcej. Ale też tutaj w Ameryce, nie wiem czy w Polsce tak samo robią, robią takie zdrowsze opcje, tak jak niby chipsy są zdrowe, że są baked. Pieczone. No i też w tym smaku są super. Ja pamiętam, jak zaczęli robić pieczone, ale miałam może z 15 lat, czy tak 14, zaczęli tak wprowadzać takie pieczone. To są najłagodniejsze chyba z tych wszystkich do tej pory. Łagodne, ale jednak też strasznie tak się ciągle chce się ich jeść. Jak byłam młodsza, to też jak jadłam te chipsy i zawsze było satysfakcja na koniec lizać te palce. O no. To jest ten sam Ruffles, czyli takie z grudkami. O smaku sour cream and onion, które, jak mówiłaś, są podobne do fromage. Takie śmietankowe i też cebulka. Chyba w Polsce są też z cebulki. Te Lay's w zielonej torebce są. Inny smak jest jednak. Inny, tak. Bo tamte chyba są tylko cebulkowe. Tamte to tak dużo jest pudru, ale w tych to taka jest fajna tekstura. Ja lubię Ruffles ogólnie. Widać tu takie małe zielone jakby flakes, jakby kawałki tej cebuli niby. To mało czuć teraz po tych wszystkich smakach. Ja też tak myślałam. Takie plainowe się wydają, co? Jakby nie ma smaku. Muszę zjeść kilka. Trzeba znaleźć ten, co ma dużo stuff. Czyli te na bank są najbardziej łagodne, bo jakby nie czuć ich smaku już teraz po tych wszystkich. To prawda. Takie nudne są teraz. No. Ogólnie są bardzo pyszne, ale nie powinno się jeść ich po już 6 różnych chipsach. Tak trochę sobie zmyliśmy paletę, to może przejdźmy do Funyuns, bo też są chyba łagodniejsze w smaku. Ja je pamiętam od zawsze. One się mi wydają takim mega starym chipsem. Ja pamiętam, to były mojej siostry i brata ulubione chipsy. Nawet ten design jest taki... Nigdy nie zmienili tego... No. Takie good, reliable American chip. Klasyka. Cornmeal też, czyli tak jakby... To znaczy, że nie będą takie chrupiące. One są podobnej tekstury do Cheetosów Puff. Takie puszyste. Tylko że one są w smaku cebuli i są tak jakby imitują cebulowe krążki, ale wszystkie są trochę połamane, no. Zazwyczaj jest to taki cały krążek. Znaczy często one są połamane. Ja pamiętam ich trochę inaczej. Takie mniejsze i okrągłe, ale całe są połamane teraz. Mają dużo więcej smaku niż poprzednie. To jest trochę taki słony smak, like with a hint of onion. Muszę spróbować jeszcze raz. More so. Nie lubię tak za bardzo. Tak jakby czuć ten chips pod tym smakiem bardziej. Czuć tą może tą kukurydzę. No. Czuć jakby głęboko smażoną olej czy coś w tym. O tak. Ja je też lubiłam, sięgałam po je. Ja ich nie za bardzo lubię. Schodzimy z jakości smaku. Ale dużo ludzi lubi ten smak. Ja pamiętam w szkole bardzo dużo osób lubiło. To jest Flavor Twist Honey Barbecue. Następna rzecz, którą uważam, że jest bardzo dużo w Stanach, w amerykańskich chipsach, to jest właśnie barbecue. Hot barbecue, zwykły barbecue, honey barbecue, jalapeno jest czy coś takiego, na bazie kukurydzy. I one są takie kręcone. Pamiętam, że taki marketing wokół tego to jest, skoro są kręcone, jest więcej smaku, bo się tak trzyma tego. Pełne smaku i więcej pudru wszędzie. Od razu cię taki smoked flavor uderza. Nie są ostre, ale dużo smaku. I też czuć jakby tortillę kukurydzianą pod tym, bo jest kilka kukurydzianych. Są te takie jak Cheetosy, że to jest tak, jakaś taka papka kukurydziana, a to jest taki jakby tortilla przerabiana. No. I to mi lepiej smakuje. I chrupiące. No bardzo chrupiące. Super są. Lekko słodkie, lekko takie smoked i lekki barbecue. Ale razem to robi dużo smaku. Bardzo dużo smaku. One nie są moje ulubione. Ja bym je nigdy nie kupowała sobie, ale jak są na imprezie, to na bankier. Ja sobie zawsze kupowałam. Tak? Bo lubię ten smak. Ja lubię chipsy, co są pełne smaku i nie są takie ostre. Te w ogóle nie są ostre, ale wyglądają jakby były ostre. No. Czyli mamy różnicę w naszych ulubionych. To dobrze. Barbecue. Klasyczny barbecue, nie ma tu za wiele do powiedzenia. Jest to też klasyczna forma chipsu, czyli taka zwykła, płaska, posiekany ziemniak. I to jest Jay's, też jest taka klasyczna firma. Oni też chyba nigdy nie zmienili logo. Nie. Pamiętam. I takie ja pamiętam, oni zawsze mają takie, jak to powiedzieć, nie są takie chrupiące, takie soft. To w Polsce niż barbecue mają paprykę, tak? Tak, wolę barbecue, chociaż i barbecue i papryka nie są moimi ulubionymi. Wolę te takie bardziej serowe. Bardzo dużo ludzi uwielbia barbecue tutaj. Tu też bardzo czuć jakby olej czy coś takiego. Ja Jay's nigdy nie lubiłam. Nie są chrupiące, łatwo się łamią. Jest dużo smaku jakby tego smażenia w tym, a mało olejowe. Smaku, no, czyli
Filma Day nie najlepsza. Ale są lepsze barbecue chips, takie co są chrupiące. Mhm. Z Ruffles czy... Ruffles to zawsze ma super teksturę. Cape Cod Sea Salt and Vinegar. Ogólnie mi się kojarzy ten smak z Anglią. Mhm. Mi się wydaje, że to przeszło stamtąd do nas. To są takie zdrowsze chipsy. Ta firma chyba poszła w taki marketing. Jest 40% mniej fat. Nie ma artificial, nie ma, jak się to mówi? Sztucznych. Sztucznych, dzięki. Dodatków, smaków. I prezerwatyw. No. That means condoms. Really? Prezerwatyw, yeah. Oh my gosh. Good thing I didn't say that while I was there. I też to opakowanie jest takie fresh. No widać, że to takie zdrowe, takie dla starszych, tak, nie tak. Dla dzieci. Dzieci by tego nie lubiły tutaj. Ale czy są faktycznie zdrowsze? Czyli tu jest 30 kalorii mniej na jeden serving. W tym jest mniej tłuszczu i nie mają saturated fats, czyli takie... No chipsy to są chipsy. No. Ten zapach mnie zawsze tak uderza. Myślę, że z wszystkich chipsów to ten ma najmocniejszy zapach. Mm-hmm. No i to jest smak soli z octem. Lubisz w ogóle sea salt and vinegar? Nie. To nie jest taki fun smak. Ja je polubiłam dopiero po 20 może. Nawet chyba na studiach ich nie lubiłam. One mi pasują do niektórych kanapek. Na przykład z Jimmy John's. No. I chyba tylko z Jimmy John's. One są plus są tej chrupiące. Firmy. Tak, są bardzo chrupiące, takie satysfakcjonujące. Dobry crunch. Mm-mm. Tak, ci nie pasuje? Mm-mm. Rzeczywiście ich polubiłam, że w ogóle sięgam po drugi. Ja lubię tak sam sea salt, to są fajne chipsy. Sól fajnie smakuje, ale z octem nie lubię. Jadłaś te? Nigdy, ja nawet nie wiedziałam, że jest takie coś. Wrap snack. Ja przypadkiem na to wpadłam w sklepie. Słyszałam o tym w internecie. Migos to jest grupa tych trzech kolesi. Jest tu napisane Dabbing is a lifestyle. Wrap snacks, sour cream with a dab of ranch, czyli jest to na podstawie ziemniaków. I sięgnęłam po nie, ponieważ łączy to śmietankę z ranch, a o ranch uwielbiam. No, tych nigdy nie smakowałam, to nie mam żadnej opinii, to będzie tak ciekawe. To jest rzeczywiście firma Wrap Snacks, to nie jest jedna z tych wielkich takich chipsowych. Okej. Okay. Proszę. Sam chips jest z tych takich zwykłych, nic szałowego. Takie ziemniaczane chyba. Mm. Przypomina mi tak Jays. Jays i Lay's. Ale widać, że jest dużo smaku na tym. Dziwne. Takie słodkie. Jest ten smak. Tekstury nie lubię. Mi nie smakuje. Jest trochę zbyt słodkie. Ja bym chyba wolała sour cream and onions ruffles. Mhm. W Japonii było dużo takich słodkich chipsów, które są na przykład z serem czy śmietanką, ale jest taki słodki posmak i to ma właśnie taki słodki posmak. Jest ta słodkość. Nie lubię tego. Ostatnia rzecz jest już otworzona i to nie są chipsy, ale to jest taki bonus, czyli popcorn o smaku cheese and caramel. Ten smak się pojawił już w moich takich chicagowskich, film o chicagowskich daniach i jedzeniach, ponieważ mieszanka sera z karamelem jest uznawana jako Chicago Mix. Wiedziałaś o tym? Nie, nigdy nie wiedziałam. To się pierwsze chyba pojawiło w Garrett's Popcorn. O, okej. Okay. Garrett's Popcorn. Tak, gourmet taki. Oni robili, chyba to było jakieś już 50 do 70 lat temu, i cheese, i caramel, i zauważyli, że wielu ich klientów mieszało to. Z tego powodu zrobili tą mieszankę. O, ja pamiętam zawsze w takich metalowych tak. Było te trzy smaki. Ser, biały ser i karmel. Ja nigdy nie jadłam karmelowych. Tak? Nie lubiłam. Ja uwielbiam mieszankę sera z karamelem. A lubisz w ogóle taką mieszankę? Ja nie próbowałam jeszcze. Tak? Bo to jest ser plus karmel tak razem zmieszany? Tak, tak. To jest w jednym takim... O, okej. Okay. Ser lubię, ale karmel nie za bardzo. Więc to się je tak razem, że to tak balansuje tą słodkość. Więc się powinno wziąć dwa. Chociaż ja uważam, że idealny nie jest 1:1, ale bardziej tak 3:2, że 3 serowe do 2 karamelowych. Dobra, to ja tak spróbuję. Ciekawe. Nie wierzę, że pierwszy raz jesz. Ja się zakochałam w tej mieszance. I często jak przyjeżdżam do Chicago, to właśnie zahaczę o Garrett's, żeby kupić sobie. No. Fajne, ale ja bym chyba wolała sam ser, bo ja karmelu tak nie lubię smaku. To jest dla mnie, tak jak prece z czekoladą, jeden z najbardziej idealnych smaków połączenia słodkiego z niesłodkim, słonym. No. Jak ja jem popcorn, to ja najbardziej lubię, jak jest słony popcorn, to dlatego jak ja próbuję słodki popcorn, to jest takie inne dla mnie. Nie wiem, nie czuję to się tak naturalnie. Ja uwielbiam. To jest do spróbowania. Jesteśmy podzielonego zdania. W sumie dobrze, że przyszłaś do tego filmu, bo odrębne zdanie jest zawsze dobrze.
Które były twoje ulubione? Te ostre są fajne, ale bym nie powiedziała, że są moje ulubione. Doritos są fajne, ale chyba bym powiedziała, że te są moje ulubione. Tak? Moje ulubione to i to. I w sumie ta piątka. Nie mogę wybrać. No smakują te, tylko że tak pali, że czasami to nie jest tak przyjemne, ale te są przyjemne, łagodne, super. Uwielbiam. Reliable. Te są moje klasyczne takie faworyty. W sumie te dwa są moje klasyczne faworyty. Lubię Doritos, ale chyba wolę te serowe lepiej. Nacho cheese? Tak, lubię te nacho. To jest najlepszy, po prostu najlepiej trafiony smak na świecie, a te to jest po prostu idealne połączenie słodkiego i słonego. Najmniej mi te smakowały. Okej. Okay. Podsumowanie zrobione. Super. Podziękujcie Monice w komentarzach za udział w tym filmie. Jeśli chcielibyście, żebyśmy jeszcze coś nagrali razem, nie wiem, czy zdążymy, ale dajcie znać w komentarzach. Zawsze będę miała zapisane na następny raz. Dziękuję, że mogłam zrobić filmik z tobą. O, to ja dziękuję. Zawsze to jest przyjemne. Super komentarze. Lubię też czytać komentarze. Zostawcie dla Kasi komentarz. Daj lajki, Kasi. I need a hype girl like you. To do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa. Pa, pa.